Cześć, ostatnio byliśmy w Chinach i było całkiem przyjemnie, ale dzisiaj wracamy do naszej welonowej codzienności, czyli do robaków. Robaki kotwiczne można spotkać zarówno na welonach, jak i na karpiach koi, chociaż ich optymalna temperatura do rozwoju to 25-30 stopni Celsjusza. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co to za pasożyt, jak się rozmnaża, jak wygląda cykl życiowy oraz pokazać studium przypadku, ale uwaga, będą trochę drastyczne sceny. Niewątpliwie dużą zaletą tego pasożyta jest to, że można go zobaczyć gołym okiem. Lerna jednak podczas swojego życia przechodzi dużo przeobrażeń, podczas których zmienia swój wygląd. Dymorfizm płciowy jest bardzo wyraźny. Samiec jest karłowaty i przywiązany do samicy. Haha. Różne źródła podają, ale mniej więcej dojrzała samica ma około 9 mm długości. Chociaż mogą być też większe. I to właśnie samice możemy zobaczyć na rybach. Jak to się wszystko dzieje? Otóż cykl życiowy tego robaka trwa między 18 a 25 dni. I to właśnie do zakończenia pełnego cyklu pasożyt ten potrzebuje ryby, czyli swojego żywiciela. Zobaczcie teraz filmik. Tutaj udało mi się wyciągnąć jednego i zbadać pod mikroskopem. To oczywiście jest samica i tutaj to, co widzicie, jest zaznaczone, to są po prostu jaja. Z tych jaj niedługo urodzą się robaki, będą przemieniać się, ulegać ciągłym przemianom, aż w końcu zaczną się rozmnażać. Po tym, jak się rozmnożą, samce umierają, a samica szuka swojego żywiciela i tam do niego się przyczepia. Penetruje bardzo głęboko tkanki, przedziera się przez łuski, przez warstwę skóry, aż do mięśni. Tam się przyczepia. Właśnie stąd wzięła się nazwa tego robaka. Samica ma na swojej głowie kotwicę, która pomaga jej właśnie w przebijaniu się przez poszczególne warstwy skóry, a potem tkanki naszej ryby. Słuchajcie, w temperaturze ponad 25 stopni samica jest w stanie wyprodukować około 25 jaj. Przejdźmy teraz do objawu. Oczywiście najbardziej jednoznacznym objawem jest to, kiedy zobaczymy pasożyta na rybie. Pasożyt ten wygląda jak taka nitka rozdwojona charakterystycznie, która właśnie jest przymocowana do ryby. Tutaj prezentowany przeze mnie przypadek miał przynajmniej kilkanaście robaków kotwicznych na samym ogonie, a na całym ciele nawet nie chce mi się liczyć, bo zajęło mi to dokładnie dwie noce i jeden dzień, żeby wyciągnąć wszystkie robaki. Natomiast możecie tutaj zauważyć liczne owrzodzenia i rany. Rany były czerwone z widocznym białym nalotem. Okazało się, że rozwija się tam już infekcja wtórna. Ryby ostro zainfekowane mogą być osowiałe, mogą nie mieć apetytu. Też może się z tym wiązać utrata wagi. Czasem nawet ryby mogą się też wydawać takie poirytowane, mogą mieć dziwne ruchy, mogą nawet się ocierać. To akurat nie zaskakuje, mając na myśli inne moje odcinki o pasożytach i też bardzo często jest to objaw ogólnie infekcji pasożytniczej. Chociaż tutaj dygresja, zawsze warto jest sprawdzić parametry wody, bo czasem podskakiwanie i takie ocieranie się może na przykład być za wysokiego NO2. Mała ilość nie będzie groźna ani dla welonów, ani dla karpikoi. Jednak ich duża ilość albo mała ilość dla młodych, bardzo młodych ryb będzie dla nich szkodliwa i może być śmiertelna. Musimy też pamiętać o tym, że robaki kotwicze przez to, że ranią powłoki ryby, bardzo łatwo mogą doprowadzić do powstawania infekcji wtórnych, takich jak bakteryjne czy grzybicze. Kiedy robale te atakują skrzela, mogą też doprowadzić do problemów z oddychaniem, no i oczywiście w rezultacie do śmierci. Jakie jest więc leczenie? Jeśli wpiszecie w internecie, w Google, oczywiście pierwszą odpowiedzią, jaką dostaniecie, jest to, żeby zawieźć rybę do weterynarza. Weterynarz albo znieczuli, uśpi rybę i sobie na spokojnie wyciągnie, albo też będzie wiedział, jak to zrobić. Ale patrząc na to, jaki jest stan weterynarzy w Polsce, którzy zajmują się rybami, tak samo jest w Irlandii, więc bardzo często musimy przejąć sprawy w swoje ręce. Oczywiście w idealnym świecie tak, pakujemy sobie rybkę i idziemy z nią do weterynarza. Natomiast co zrobić, jeśli mamy jednego, dwa, kilka tych robaków? Oczywiście bardzo łatwo można je wyciągnąć pensetą.
Tutaj macie filmik, jak ja to robiłam. Te ryby były bardzo ostro zainfekowane, więc nie chciałam ich wyciągać. Jeśli to jest jeden robak, można wyciągnąć rybę, położyć na mokrym ręczniku, wyciągnąć robaka, włożyć ją z powrotem do akwarium. Tutaj manifestacja była naprawdę duża, więc starałam się ryby trzymać w pojemniku z wodą i tak, żeby były ciągle pod wodą. Na szczęście moje pacjentki naprawdę były bardzo dzielne i cierpliwe i widać było, że przynosiło im to ulgę, więc grzecznie siedziały, ale już wyciągałam wszystkie. Robimy to po prostu pęsetą. Pęsetę oczywiście należy najpierw odkazić, a potem można się zabrać do całego zabiegu. Problem, jaki tutaj się pojawia, jest następujący, że jak wiecie, tutaj jest cały cykl życiowy tego pasożyta i może się zdarzyć, że ryby nie przyszły tylko z jednym pasożytem, ale też przyniosły ze sobą jaja. Na przykład przelewaliśmy nową rybkę razem z całą wodą z ryb do akwarium i wtedy może się okazać, że mamy jakieś jaja, z których później wylęgną się pasożyty. Możemy rybę dla pewności przeleczyć, zwłaszcza na przykład jeśli okazuje się, że przeoczyliśmy jednego robaka okoćwiczego, a potem przychodzimy i prawie każda ryba ma jakieś wystające z siebie nitki. Więc wtedy bardzo ważnym jest to, żeby wdrożyć leczenie, gdyż można bardzo łatwo przegapić. Niektóre z tych robaczków były naprawdę bardzo malutkie i bardzo można i łatwo je przegapić, więc tutaj sugeruję leczenie. I jest kilka metod leczenia. Po pierwsze jest to sól. Chociaż jest ona polecana jako nie bardzo chemiczny i nie bardzo trujący środek dla ryb, natomiast nie jest to zbyt skuteczne i te ryby, które Wam tutaj pokazuję, były leczone bardzo dużymi ilościami soli i jak widać, ani to nie pomogło na robaki kotwicze, ani tym bardziej nie zabezpieczyło przed powstawaniem infekcji wtórnych. Mówię o soli tylko z kronikarskiego obowiązku, gdyż sól wymieniana jest na liście leków na robaka kotwicznego. Drugim sposobem, który ja użyłam u tych ryb dla pewności, to był parazin P. I to właściwie wystarczy jedna dawka, chociaż jeśli po tych 2-3 tygodniach zauważymy nowe robaki, no to wtedy można powtórzyć dawkę. Tutaj właśnie minęło już prawie miesiąc, ponad 3 tygodnie od leczenia tych ryb i nic nowego się nie pojawiło, więc nie dawkujemy znowu, bo nie ma sensu biednych rybek narażać. Inną z znanych i skutecznych metod leczenia robaka kotwicznego jest nadmanganian potasu. I możemy to robić na dwa sposoby. Po pierwsze klasyczna metoda, czyli 4-godzinna kąpiel. A drugim sposobem jest krótsza kąpiel, która ma tylko 30 minut, 25 mg na litr nadmanganianu potasu. To jest taka właśnie metoda szybsza. Przy czym tutaj też ja jej nie stosowałam, ale z tego co wyczytałam, nie zawsze jest skuteczna na dorosłe osobniki. Oczywiście jak zwykle przy nadmanganianie należy zachować szczególną ostrożność, gdyż jest to ostra chemia. I też trzeba pamiętać o napowietrzaniu akwarium cały czas i najlepiej podczas tych 30 minut czy 4 godzin stać cały czas przy rybach i patrzeć, jak one się zachowują, czy pokazują jakiś stres i tak dalej. I tu jeszcze kolejna metoda, czyli kąpiele długotrwałe w innych organofosforanach. Dajcie mi znać w komentarzu, jak zwykle, czy mieliście już u siebie przypadek tego robaka. I jak sobie z nim poradziliście? Ja Wam powiem, że te rybki, którymi się opiekowałam, bardzo szybko, właściwie w ciągu 4 dni, wygoiły im się wszystkie te rany i mogły wrócić z powrotem do siebie. Dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam na następny odcinek.